Cześć wszystkim! Znowu posiadam dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dodatek Biała Marcha. Nie chcę powiedzieć. Cześć. Dobra. Jesteśmy w zachodniej wieży. Jak to się nazywało? Zachodniej wieży. Bla, 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 bla. Baterii Durgana. Musimy zbadać tą wieżę, ponieważ chcemy przywrócić działa do sprawności. A ponoć robotnicy, którzy tutaj zostali wysłani, nie powrócili. I tak sobie chodzimy, mordujemy jakieś potworki Right here. i zwiedzamy dalej. Perhaps we should take the stairs. Winda artyleryjska. Okej. Ale proponuję, żeby użyć schodów. Ale domyślam się, że to będzie tylko jedyne wejście na górę. Wygląda to, że w zagłębieniu powinna znajdować się dźwignia. Ci co widzę, zwiedzimy resztę poziomu i zaraz tu Hey wrócimy. there. Mam jeszcze sporo rzeczy do sprawdzenia. Dobra. Hey. Nie ty. Yeah. Diablica, Right zobacz, czy here. tutaj nie ma nic podejrzanego. Wygląda na to, że nie. Po drugiej stronie pewnie już coś będzie. Hey there. A. Stalowy strażnik. Chyba jeszcze nie spotkaliśmy żadnych. Tak długo tutaj jesteśmy. Yeah. Przestawmy się troszkę bliżej. Hey. Tak, mniej więcej. Nie, dobra. Hey there. Twórzmy Nice to może see you ogień too. lili. I'll teach you a lesson. Jak o tym, jaki to ma zasięg? I'll teach you a lesson. I'll teach you a Okej, lesson. najwyraźniej nie mamy pola widzenia. Dobra, chcę ich tutaj Show 'em how zgarnąć. it's done. Dobra, już są zgarnięci. Wracaj się. Mam nadzieję, że go nie zatrzymają jakoś. Dobra. Hey. Standardowa ścieżka bojowa. Ty możesz go ranić pewnie z drugiej linii. Eder, nie chciałem, żebyś tu schodził. Nie masz zasięgu? Nie masz. Dobra, trudno. Okej. Gnista kula może nie za bardzo na nich podziałać. To są dodatkowo nośniki dusz. Więc możemy spróbować świętego blasku. Dobra, a ty? Skoro nie możesz bić mieczem, to strzelaj kuszą. Okej. Skuba magmy. Okej. Nie pamiętam, żebyśmy z czymś takim jeszcze walczyli. Dobra, mam jeszcze te magiczne pociski, których nie za bardzo chyba wypalimy. To są tak, one są odporne na kłute, przynajmniej większe. To Eder strzelaj może do tych mniejszych. Okej, dobra. To nie używałem żadnych ciosów. Ale to naprawimy. No i dobra. Hey. Zmieniaj broń. Ale jeszcze raz. Hey there. Co my tutaj mamy? Krab. Right here. Yes. Jeszcze trochę więcej krabów. Right here. Ta ściana wygląda podejrzanie. A sztaba durgański Okay. stoi. Good thing I'm freshly greased. Tutaj mamy jeszcze więcej krabów. Dobra. Wygląda jakoś Hey there. odlewnie. Wieży strażniczej. If you say so. Got it done. Ciekawe. Dobra. Tutaj mamy na razie nic więcej.
O, już ty jest. Skuldrak. Hey there. To już spotkałeś mnie trochę. Dobra. Zgarnijmy ich tutaj. Okej. Okay. Przyjdą. Dobra, no to standardowo. Ja może troszkę szerzej się rozstawmy, żeby ich wszystkich pozgarniać. Dobra. Stawmy jeszcze krąg obronny i potem zaczniemy im strzelać. Dobra. Dobra. Skuldraki też spróbujmy pomordować w miarę szybko. Chociaż nie za bardzo mamy zasięg na nich. Eder tutaj zgarnął trzech, dobra, niech włączy obronną walkę. Dobra. Standardowo. Dobra, ty możesz jeszcze pociski swoich użyć. Pocisków swoich użyć. Ona włączyzna, bardzo ważna rzecz. Paladyn kogoś ubił. Okej, dobra. Pomóżmy im tutaj. Dobra. Nie, to. Chcemy, żebyś tutaj puścił pociski. Całkiem ładnie. Możesz tutaj pomóc. Całkiem standardowe takie proste walki mamy w tej wieży. Nic trudnego, ale też nie jest zbyt ciekawe są. Więc tak, też dlatego trochę mi się nie chciało wrócić do nagrywania. Wiedziałem, że tu czeka nas trochę niezbyt ciekawa. Po prostu robota, czyszczenie tych poziomów. Co my tutaj mamy? Podanie o dźwignię. Dźwignia windeltoryjskiej znowu się złamała. Nakazałem podwodnym zachowaniu ostrożności przy korzystaniu z windel, ale zachowanie równowagi bywa bardzo trudne. Jeden z silnych podrywów niemal zrzucił całą grupę. Wolę, żeby uszkodzili dźwignię, trzymając się jej, niż aby spadli z platformy. Niestety, tym razem dźwignia odłamała się całkowicie. Potrzebujemy jej jak najszybciej. Gdyby twoi podwani nie ładowali na tę windę aż tyle amunicji, nie byłoby problemu. To ostatnia dźwignia, jaką otrzymacie. Następnym razem dostaniecie wycior. Cokolwiek to jest. Dobra. Dobra. Zajmijmy się pułapką. A, i mamy dźwignię. Okej. Okay. Więc nie będziemy musieli zużywać łoma. Nie wiem, na ile ten łom by był skuteczny. O, to jakiś skarbiec pewnie mamy, co? Dobra. Stawmy się na wszelki wypadek. Księżycowy pająk. Dobra, zgarnijmy mu go. Pewnie jakiś koleżków ma. Dobra. Ale ty odejdź na bok teraz, tym razem. Okej, już biegną ładnie. Cała grupka. Przywitajmy ładnie. Z kim co mamy lepszego. Okej, ładnie kula ognia poszła. Mam jeszcze parę uderzeń magii. Czy masz jakąś broń? Dystansową nie masz. Ale ty możesz skoczyć sobie. Dobra. Dobra. Uderzmy jeszcze raz ich tutaj magią. Żeby dać im wszystkim rozkaz. Okej. Liczne pociski. Okej, dobra, rzucili się tu na nią ze wszystkich stron. Ale zaraz jej pomożemy.
Możemy jemu strzelić w plecy na przykład. Okej. Ale chyba znowu nie ma zasięgu. Okej. Okej. Ale nie tutaj ich posiekałaś, może oni niech się skupią na tym gościu. Go szybko ubijemy. Potem możemy barbarzyńcę. Taka sporo obrażeń ściągnęła. Okej. Tylko ten pająk został. No dobra. Zbierajmy jeszcze tutaj. Resztę śmieci. Tutaj jeszcze coś mamy. W tym kierunku. Dobra. To jest dziwne jakieś przejście. Glądasz przez szczelinę i widzisz szeroki, solidny występ biegnący wzdłuż ściany. Kilka stóp dalej dostrzegasz szerokie pęknięcie, które zdaje się prowadzić do innego pomieszczenia. Dobra. To później to jeszcze zobaczymy. Solidna włócznia. Krap. Dobra. Tutaj nie ma przejścia. Hełmy tylko. Złom. Okej, stawmy się. Kryształogryz. Okej. Może strzelam do Skuldraka młodego. Dobra. No i standardowo. Aha, skupili się teraz na diablicy. Okej. Miałem rozkaz, żeby ich wszystkich oszołomić. A tej jakieś się przedostał. Okej. Ale to się trochę cofnij. Niezłomny może tutaj zatkać dziurę. Ty co możesz zrobić? Możesz tutaj rzucić ołę. Ty może tutaj pomóż siekać te skuldraki. Właśnie, co ten niszczycielski cios robił? Osłabienie. On już jest na dobitkę, więc nie będziemy się z nim w to bawić. Okej. Okay. Możemy teraz ich dobić. Tutaj możemy ich opanować. Okej, ładnie. Tutaj jeszcze OE. Okej. Spróbuj tego niszczycielskiego ciosu na tym pająku. Ok, paladyn kogoś ubił. O, całkiem szybko ubiło tego pająka. Jak jest on osłabiony, to też jej wchodzą ciosy łotrzyka. Zobaczmy, przejrzyjmy logi. Draśnięcie. Diablica przerywa trafienie krytyczne. Podstępny atak, więc tak, więc osłabienie powoduje tak, 61 obrażeń. Osłabienie również powoduje ukradkowy atak łotrzyka. Co my tu mamy? Kwatery mistrza mikstur. Brzmi ciekawie. Przynajmniej brzmi jak coś, co powinniśmy splądrować. A skrzynia, która nic sobie nie ma.
Jestem zawiedziony. Okej, a ta skrzynia coś ma. Co ma? Zapłon. Stiletto. Gdybyśmy nie mieli gili, to jeszcze mogliśmy jej to dać. Zobaczmy. Znakomita jakość. Przy rzucie po trafieniu lub trafieniu krytycznym płomienie poświęcenia. Czyli 50% obrażeń ogień. No, nieźle. Tym po ataku plus 15% mnożnik TK plus 0,3 zamiana 20% trafień na krytyki. No, fajna broń. Fajna, podoba mi się. Szkoda, że obecnie nikogo nie mamy ze sztyletami. Okej. Okay. Jakiś biedny pająk. Nie ogarnął, że to bitwa była. Puf. Dobra. Dobra, zobaczmy, co to mistrz Mixtur miał przy sobie. Słynny garbacz. Wnętrze pękniętej rury pokrywa żółta galaretowata substancja. Pargunowy odrdzawiacz. Własność Atorela. Używa tylko z zarzywionym materiale. Okej, okay. Może być potrzebne do windy. Kto by pomyślał, że stworzenie tak obrzydliwie we jak chory szlam może być takie przydatne? Nie tylko potrafi ochraniać metal przed korozją, ale zupełnie usuwają rdzę. Niesamowite. Mogę sobie wyobrazić urządzenia, które będziemy mogli zbudować, nie martwiąc się wystawianiem stali na działanie złej pogody. Jak zwykle mnie ponosi. Znalezienie tych stworów jest bardzo trudne, a przechowywanie ich w zamkniętym niemal niemożliwe. W zamknięciu. Miałem szczęście, że udało mi się zdobyć chociaż kilka. Okej? Okay. Powiemy, z czego jest zrobiony ten odrdzewiacz. Parę mikstur. I parę kolejnych mikstur. No i dobra. Tutaj jeszcze jest coś, co pominęliśmy, więc zaraz tam zajdziemy. Ale zobaczmy tutaj to przejście. Co ona robi? Wyglądasz przez szczelinę i widzisz szeroki, solidny występ biegnący wzdłuż ściany, bla bla bla. Spójrz w dół. Wiatr gwiżdże ci wokół uszu. Przed tobą wyrastają ciągnące się w dal szczyty białej marchi. Wślij kogoś na występ. Diablica? Prześliguje się na występ. Dociera do pęknięcia w ścianie. Z wnętrza wydobywają się cuchnące, łzawiące opary. Przebij się przez ścianę? Diablica uderza w ścianę. Wymaga to wiele wysiłku. Kiedy wreszcie ściana zaczyna poddawać, diablica czuje potworny ból w barkach. Raczej nie. Stara zaprawa kruszy się, a przez powstałą szczelinę wydobywają się gryzące opary. Diablica próbuje wstrzymać oddech, ale zmęczenie sprawia, że wdycha sporo ilość palącego gazu. Drużyna wchodzi do uprzednio oczyszczonego pomieszczenia. Okej. Okay. Nowe wejście. Co diablica dostała? O! To są te szlamy, o których była mowa. Wybity bark, moc minus 2, tempo ataku, poważne poparzenia. Okej, okay, może powinniśmy jednak użyć wtedy tego dłutka. Okej, okay, ustawmy się. Co to jest? Pierwotni. Dobra. Atakujcie wszyscy. Tylko może najpierw błogosławieństwo. Zajdziesz go od tyłu. Kto nie działa, to użyj swojego kija zagłady. Dobra, był jeden, jeszcze jest drugi. Może ty nie idź jako pierwsza. Taki pomysł. Dobra, przyfasolimy im kulę ognia.
Czy możemy ich oszołomić? Nie możemy ich oszołomić. No to strzelę po prostu. Dobra. Ty jesteś zwarciu? Nie jesteś. Cocuń się. Niewrażliwość tak na oszołomienie. Okay, nie wiem dlaczego ta druga nie atakowała. Wszyscy atakować to? Nie są zbyt trudne. Dobra. Mam sporo złota przy sobie. Przynajmniej tamte miały. Sure. Aha. Co my tu mamy? Ciała pokryte są grubym, cuchnącym śluzem. Już wiem przynajmniej dlaczego. Yeah. No i wchodzimy tutaj. Czyli to miejsce, do którego mogliśmy się tak normalnie dostać. Hey there. Sure. Aha. Perła i opal. Nie wygląda na to, że mamy jakieś siedlisko, może tych pająków. Okay. Ostateczne. A może coś ciekawszego? Aha. Co my tu mamy? Płaszcz wydobywcy, obrona trucizna plus 25, przetrwanie plus 2, percepcja plus 4. Percepcja plus 4, okej. Okay. To jest ciekawe. No i... No i jakieś... Hey there. Zwoje. Dobra, no to wszystko. Idziemy do windy. Ty masz jakieś bonusy do percepcji? Plus 2 na szyi. Teraz będziesz miała plus 4. Ale to ci zwiększy celność. 96, 98. No plus 4% szansy trafienia. Zawsze coś. Dobra, zobaczmy tutaj też łańcuchy. Może trzeba będzie je naoliwić. Zanim użyjemy dźwigni. Yeah. Łańcuch jest tak przerdzewiały, że ledwie daje się poruszyć. Zastosuj pargurunowy odrzawiacz. Wylewasz zawartość fiolki na łańcuch. Spływający rozpuszczanie ksyczy, zamieniając rdzę w gładką, brązową maś. Ciężki łańcuch porusza się z piskiem. Okej? Okay? Sure. A co z tym? Mechanizm wygląda na dziwnie niekompletny, tak gdyby brakowało w nim zębatki. W bliższym przyjrzeniu dostrzegasz cienką warstwę żółtej mazi pokrywającej mechanizm. Nie mamy zębatki, tak? Czy byśmy coś pominęli? Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Czek, teraz użyjemy dźwignię. Pociągnij. Słyszysz zgrzyt dobiegający z koło wrotu po północnej stronie windy. Tak. Hey there. No nic, musimy znaleźć zębatkę. Dobra, to przeszukajmy jeszcze raz te miejsca, w których byliśmy. Że coś rzeczywiście pominęliśmy. They'll never know I'm here. I'll take a peek. Tutaj na razie nic nie ma. Że tutaj coś będzie ukrytego. Tutaj są jakieś zębatki, okej. Okay.
Dobra. Wkładamy zębatkę. I jedziemy na górę. Winda powoli sunie w górę. Co kilka stóp zatrzymuje się i zerdzewiałe łańcuchy jęczą jak umarły. Winda niepewnie się zatrzymuje, a cała platforma niebezpiecznie się kołysze. Z jednego z kołowrotów wydobywa się ostra metaliczna woń. Słyszysz pisk. W końcu sądzisz, że to kołowrót, ale potem zdajesz sobie sprawę, że dobiega go z góry. Olbrzymi skuldrak wyłania się z mroku, pikując. Czujesz podmuch powietrza, kiedy cię mija, ale nim możesz mu się przyjrzeć, stworzenie zawraca i szuka cię, pikując przeraźliwie. Łopot skrzydeł i ciężki odór wskazują, że jest tu ich więcej. Kiedy bestie się zbliżają, platforma kołysze się i podskakuje. Szli kogoś do naprawy kołowrotu? Kto ma iść? Eder. Eder hałaśliwie przedziera się w stronę kołowrotu stupotem stóp, odbijającymi się głośnym echem w ciemnym szybie. Jeden skuldrak oddziela się od stada i rusza w stronę źródła hałasu. Eder przybiera jednak groźną pozę, prostuje plecy i unosi głowę. Skuldrak piszczy i przelatuje obok, powracając do stada. Eder dociera do kołowrotu i zaczyna grzebać w zapieczonych, przerdzewiałych zębatkach. Niestety problem wydaje się bardzo poważny. Nie wiadomo kiedy ani czy w ogóle Eder zdoła naprawić kołowrót. Kontynuuj naprawę. Największy skuldrak nurkuje ku środkowej części platformy. Pisk zmienia się w szyk, kiedy stwór pokrywa platformę wrzącym kwasem. Parzy cię, słyszysz własne krzyki, czujesz zapach palonego ciała. Mniejsze skuldraki zataczają coraz ciaśniejsze kręgi, zbliżając się do ciebie. Tymczasem największy stwór oddala się, szykując się do kolejnego ataku. Dobra, kontynuujmy naprawę. Jeden ze skuldraków oddziela się od stada i nurkuje w stronę kołowrotu. Eder otrzymuje cios tępym łbem stworzenia w bark. Eder kontynuuje zmagania z kołowrotem, ale wydaje się to coraz bardziej daremne. Wielki skuldrak nurkuje ponownie ku środkowej platformy, pokrywając ją kwasem. Krzyczy z bólu. Ciecz pryska na ciebie. Pryska bestia odlatuje i znika w cieniu, jednak mniejsze skuldraki lądują na platformie i podchodzą bliżej. Okej. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że wysłaliśmy Edera. Okej, dobra, dostałem poważne poparzenia oraz poważną ranę. Poważne poparzenia, zręczność minus 2, otrzymywane leczenie minus 50%, okej. Dobra. Przywijmy coś, żeby zapchać nasze dziury. Dobra, kto jeszcze miał... Ty jeszcze chyba masz przywołanie. Figurę białego żmija, tak. Dobra. Dobra, ty ruszysz na tych. Ty ruszysz na niego, ty już ruszyłeś na niego, ty się cofniesz trochę. A ty zmienisz broń i ruszysz na nich. Okej, nieźle ją tutaj odrzucili. Okej, ty jesteś ogłuszenie. No, z tym nie możemy nic wiele zrobić. Ty możesz tego gościa ogłuszyć. Dobra. Dobra, użyjmy czegoś, co naszych nie porani. Na przykład tej ściany. Kolorów. Okej, dobra, ty jesteś
sparaliżowany, ale tylko na chwilę. Dobra, pomóżmy nam sobie. Dobra. Ściana nieźle ich tutaj poharaszowała. Możemy tutaj im zasadzić kulę ognia. Ktoś ty jesteś, paladyn. Tutaj się czy ten z kulę ognia pójdzie. Okej. Okay. Tutaj tak, ściana kolorów. Z grubsza ich przerodziła. Akcja obrażeń 12. O, na obuchowe mają dużą redukcję. Ok, jesteś zwarciu, więc nie możesz odejść. Spróbuj odejść od... O, dobra, nie musisz tego używać, sparaliżował się. Spróbuj ubić tego młodego Skuldraka, skoro na nich nie działają twoje rzeczy. Dobra, tutaj uderzenie magii. Ty jego podetnij. Paladyn niech używa ostrza swojego. Okej, dobra, strzel w tego. Okej, znowu jakieś zwłoki się zbugowały. Okej. Możesz niszczyć wszystkiego ciosu użyć. Okej, dobra, tak. No, to były te zwłoki do tego gościa należały. Dobra. Możemy im wszystkich rozkaz rzucić. Dobra, jeszcze raz przerzuć tego. Ty, skoro już tu jesteś, to może użyj swoich ciosów obszarowych. Dobra, już tu, tam nie jesteś. To krzyknij. Okej. Ładnie. Możesz tutaj wrócić. Okej. Okay. Rzucałeś mnie tutaj kulę ognia. Nie wiem czemu nie wyszła. Dobra. Akcja obszarówek. Okej, okay, zdjęliśmy tutaj. To jest jakiś Skuldrak. Nie wiem, możemy mu przywalić. Użyj swojego ciosu specjalnego. Dobra, tu już nie jesteś zwarciu. A nie, jesteś z powrotem, okej. Okay. Dobra, możesz go sparaliżować. To go sparaliżowało? Nie wiem, ale to już nie jest zwarciu. O to nam głównie chodziło. Dobra. Skuldrak krzykacz. A nie, dobra, zadziałał. Jest paraliżowany. Dobra. Możesz zmienić broń. Ubijemy jego szybko. Dobra, ten tutaj ktoś wpadł. No i dobra. Ciekawe, co się stało z tym dużym. Czy jeszcze wrócić tutaj? Sure. Dobra, no to ciągniemy. Może nie wróci. Wygląda na to, że nie. Może na górze się z nim spotkamy. Dobra. Ale to w następnym odcinku. Pójdziemy tam, naprawimy działa. I w sumie mamy jeszcze to jedno główne zadanie z żelaznymi cypami, żeby pójść do radrykańskiego fortu. I tak, i tam
załatwić sprawy z nimi. Okej, ale póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!